Piosenka Zupanic, nagrana na potrzeby filmu Zupanic Kingi Dębskiej. Autorzy tego zacnego dzieła, Monika Bożym i Artur Andrus, który jest w trójkowym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. To znaczy wokaliści Monika Bożym i Artur Andrus. Tekst Artur Andrus, muzyka Łukasz Borowiecki. I to już teraz wymieniliśmy wszystkich, którzy byli zamieszani w tworzenie tego, tej piosenki. Bardzo mi miło, że pan to wybrał na początek. Bardzo dziękuję. Również było mi miło słuchać tego utworu i teraz możemy przejść do tego, kto będzie zaangażowany w wydarzenie, które będzie miało miejsce w poniedziałek o 13 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Że ja będę zaangażowany? Tak, to o tym mówimy. Tak, rzeczywiście przy okazji urodzin trójki pojawimy się tutaj z kolegami muzykami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i z przyjemnością w tych urodzinach weźmiemy udział. Czy nie zabraknie humoru na tym koncercie? No mam nadzieję, że nie. To znaczy nam na pewno nie. Nam, mówię tym, którzy staną na scenie, zwłaszcza, że będziemy mieli też mocne wsparcie w postaci Joanny Kołaczkowskiej jako gościa specjalnego tego urodzinowego występu. No i tym bardziej mam nadzieję, że publiczności nie zabraknie tego humoru. My właściwie jak wychodzimy na scenę do publiczności, to głównie po to, żeby wywołać uśmiech. Czasem się zdarzy wzruszyć też, ale w proporcjach jednak tego uśmiechu zależy nam na tym, żeby było więcej. Mhm. Ten uśmiech zawsze kojarzy się z pańską twórczością i tutaj wyciągam swoją pomoc naukową. Mam w rękach płytę Artur Andrus, Piłem w spale i co dalej. I tutaj chciałem nawiązać do pańskiego sposobu tworzenia tekstów i sięgnę po pomoc naukową. Będzie to utwór numer 7 z drugiej płyty CD na tym wydaniu. Chwytliwy tytuł, bo zapowiedź. Oczywiście on zapowiada utwór następny, czyli Duś Gołąbki. I tutaj chciałbym się skupić właśnie na tej zapowiedzi. W mojej rozgłośni radiowej przy Myśliwieckiej znalazłem takie oto ogłoszenie. Proszę zobaczyć. Sekcja socjalna zaprasza na grzybobranie w Sarnówku. Tu jest informacja, że będzie transport, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, dyskoteka. Wiadomo, że grzybobranie bez dyskoteki jest nieważne, prawda? Także to musiało być. Ale strasznie mnie zaintrygowało tutaj to, co jest w drugim punkcie programu na piątek zaznaczone. Tu sobie na kolorowo zaznaczyłem. Ognisko z udźcem i zespołem. Jest tak napisane. Ciekawość mnie zżarła, pojechałem. Państwa pewnie interesuje to ognisko z udźcem. No właśnie, ognisko z udźcem jest dowodem na to, że ja jestem niezależnie od swojej woli twórcą ludowym. No i jest też przyczyną mojej takiej porażki towarzysko-poetyckiej, ponieważ ktoś życzliwy, ktoś z moich byłych znajomych nagrał na telefon komórkowy, jak ja kończę, w jakim stanie ja kończę ognisko z udźcem. To znaczy, nie wiadomo dlaczego śpiewam piosenkę wymyśloną przez siebie przed chwilą. Ola Boga, patrzcie ludzie, jaki fantastyczny udziec. Samo mięsko, zero kości, pani Ola z księgowości. Jak pan nic nie pamiętam, nikt mi niczego nie udowodni. Mam nadzieję, że nagrań też nie ma. Poza tym dźwiękowym, jak słychać. Tak, ale to znalazło się na płycie, więc myślę, że tutaj nie ma jakiegoś strasznego, powiedzmy, tutaj zostawię, powiedzmy, niedopowiedziane to zdanie. W każdym razie, dlaczego ten fragment pojawił się na antenie? Ponieważ chciałem za pośrednictwem tego fragmentu zademonstrować, jak pan czerpie z takich naprawdę bardzo błahych, drobnych rzeczy inspiracje do piosenek. Jest to czymś absolutnie fascynującym. Czy to było zawsze z panem? Dostrzeganie absurdów w takich codziennych sytuacjach właśnie w rzeczywistości i potem robienie z tego piosenek? Ja zauważyłem dosyć szybko, że bardziej mi idzie wykorzystywanie tego, co jest dookoła, niż wymyślanie czegoś nowego. To może nie jest jakieś chwalebne, to co teraz mówię, bo wygląda to na nieumiejętność wymyślenia, ale staram się to, co zauważę, przetworzyć w jakiś ciekawy sposób. I rzeczywiście takie rzeczy, które dopadały mnie gdzieś na ulicy, coś przeczytałem w gazecie, usłyszałem w radiu, no przecież cała masa piosenek powstała tutaj w związku z tym, co usłyszeliśmy na antenie trójki. Powstawały takie piosenki. Tutaj obok stało takie pianino, fantastycznie rozstrojone i na tym
tym pianinie fantastycznie rozstrojonym Łukasz Borowiecki grał, albo zapraszał kogoś do grania na tym pianinie i powstawały takie piosenki. I to mnie najbardziej zawsze intrygowało i dalej tak jest. I dalej tak jest, że jak coś zobaczę, to mnie to intryguje. Na przykład parę tygodni temu w takiej kolorowej gazecie zobaczyłem zdjęcie syna pewnej znanej piosenkarki i tytuł mnie zafascynował, bo było napisane, bo on tam był na tym zdjęciu z papierosem w ustach i było napisane: pali jak smok w butach za 4,5 tysiąca złotych. To już jest naprawdę fantastyczne. Ja sobie uświadomiłem, że po pierwsze za naszych czasów były koty w butach, nie smoki, a poza tym no, jednak w tańszym obuwiu się paliło. Tak, zdecydowanie, ale tutaj można nawiązać do tego, jak w ogóle, jak pan odbiera właśnie takie inspiracje płynące z mediów, ponieważ media w dzisiejszych czasach są bardzo, używając tej nowomowy, clickbaitowe. One zachęcają nas do tego, żebyśmy klikali w informacje, które, kiedy ostatecznie tam wejdziemy i zobaczymy, są błahe, ale jak pan sam powiedział, może to być też przyczynkiem do inspiracji. No i jest, i ja klikam. I ja jestem bardzo podatny na to, bo jak widać, tego typu tytuły, że pali jak smok w butach za 4,5 tysiąca złotych, mnie tak inspirują, że ja od razu muszę to zobaczyć, muszę to przeczytać i się tym jakoś zainspirować. Napisałem oczywiście na podstawie tego. Wspomnienie moich czasów to było coś takiego: wieczór był długi, ale cichy, jarałem szlugi w trampkach za 3 dychy. I to już jest moja odpowiedź na to, co ten syn tej popularnej piosenkarki teraz robi. Zostawmy inspirację i przejdźmy do płyty. Z jaką płytą pan przychodzi? No właśnie, to przede wszystkim w tym celu się tutaj spotykamy. I to jest taka płyta, która jest bardzo związana z tym miejscem, z budynkiem przy ulicy Myśliwieckiej 3/5/7. Przez wiele lat te nagrania leżały w pokoju tutaj obok, a pewnie nawet w biurku dokładnie u redaktora Jana Borkowskiego, bo to on był sprawcą, on był redaktorem tych nagrań. Ja sobie wynotowałem dzisiaj taki cytat z wypowiedzi bohatera tej płyty. To jest Wojciech Karolak. Płyta nosi tytuł Wojciech Karolak gra utwory Wasowskiego i Przybory. I to trio Wojciecha Karolaka nagrało w 3 sesjach w latach 80. ubiegłego wieku te utwory Wasowskiego i Przybory. I w 98 roku Wojciech Karolak w wywiadzie dla Jazz Forum powiedział coś takiego: od 1985 roku wspólnie z panią Marią Wasowską usiłujemy doprowadzić do wydania moich jazzowych nagrań kompozycji Jerzego Wasowskiego. Wszyscy nas spławiają, bo dla kolesi z wytwórni płytowej taka produkcja to zeszłoroczne kartofle. No ale szczęśliwie okazało się, że w 2003 roku udało się zebrać te nagrania, wydostać je z szuflady redaktora Borkowskiego i ukazały się na tej płycie. I to jest coś niezwykłego. Ja naprawdę uwielbiam tę płytę, ponieważ tu się czuję, że Wojciech Karolak nagrał te melodie, te piosenki, chociaż tutaj akurat są tylko wersje instrumentalne tych piosenek, tak, dlatego, że je po prostu kochał, że uwielbiał. To on często mówił, że on fascynuje go muzyka Jerzego Wasowskiego, a mówiąc o tym, jak przygotowywał te piosenki do tego nagrania, mówił, że one były tak skomponowane już, że jego jedynym zadaniem było to, żeby tu niczego nie zepsuć. I on nie zepsuł na pewno, a dodał jeszcze jakiejś takiej muzycznej czułości temu wszystkiemu. Tak. To pozostawmy w takim razie słuchaczom do oceny te zeszłoroczne kartofle, choć po pańskiej rekomendacji tutaj zdecydowanie można wyjść z założenia, że będzie to piękna płyta. Gramy od Dla Ciebie Jestem Sobą do końca. Wojciech Karolek, trio gra utwory Wasowskiego i Przybory.
kiedy omawialiśmy, którą połówkę zagramy, powiedział pan, że nie ma tutaj zbyt jakichś konkretnych rzeczy, konkretnych pragnień, poza tym, żeby dobranoc było na końcu. Tak, bo to chyba był jeden z ważniejszych utworów dla Wojciecha Karolaka. Zresztą tym utworem żegnaliśmy Wojciecha Karolaka w czerwcu 2021 roku, kiedy przyjaciele muzycy odprowadzali Wojciecha Karolaka w jego ostatniej drodze. To właśnie wtedy zespół Big Band, który na tę uroczystość zorganizował Wiesław Pieregorulka, zagrał Dobranoc. To był utwór, którym Wojciech Karolak został pożegnany. I myślę, że dla niego był bardzo ważny. On dosyć często po ten utwór sięgał, już nawet w takich koncertowych wykonaniach tych piosenek, tych utworów autorstwa Jerzego Wasowskiego. One się naprawdę różnią w porównaniu z oryginałem. Tak jak rozmawialiśmy poza anteną, to dzieliłem się taką refleksją, że te utwory, wspominał pan, że kiedy Wojciech Karolak podchodził do tych kompozycji, to raczej nie chciał ich popsuć, ale dużo do nich dodał. I one mają kompletnie inny wydźwięk emocjonalny, bo są pełniejsze, mniej melancholijne, wieczorne. Jakie emocje panu towarzyszą, kiedy pan słucha tej płyty? No teraz coraz większe wzruszenie, no bo oczywiście, kiedy słuchałem tych melodii, no, wtedy, kiedy ta płyta się ukazała na przykład, czyli no te 20 lat temu, no to po prostu tylko mnie zachwycało to, jak one są zagrane, jak to pięknie wszystko brzmi. Teraz jeszcze dochodzi do tego to wzruszenie związane z tym, że Wojciecha Karolaka już nie ma. Tym bardziej trzeba przypominać, że takie nagrania zostały. Być może ktoś na przykład pomyśli o tym, żeby wznowić tę płytę, no bo to już 21 lat minęło od czasu, kiedy ona się ukazała, a chyba nawet wtedy, kiedy się ukazała, no to była raczej dostępna małym nakładem niewielkiemu gronu odbiorców. Także mam nadzieję, że ktoś też przy tej okazji zwróci uwagę na tę płytę. Ja jeszcze bym zwrócił uwagę na to trio właśnie, bo tutaj Wojciech Karolak jest główną postacią, aranżerem, to on wymyślił to, jak te piosenki powinny zabrzmieć. Zagrał na fortepianie, ale tutaj też wspaniali muzycy, którzy mu towarzyszyli na zmianę na kontrabasie: Dariusz Oleszkiewicz i Zbigniew Wegehaupt, bo to w różnych sesjach różnie grali. No i na perkusji też wymiennie Czesław Bartkowski i Andrzej Dąbrowski. W takim składzie nagrali te piosenki. Co prawda w studiu spotkało się dwóch panów, którzy raczej nie są ekspertami od jazzu. Ja myślę, że tutaj Jan Ptaszyn-Wróblewski mógłby się wypowiadać bardziej na ten temat, ale... Ale wypowiedział się. Wypowiedział się. Właśnie wypowiedział się wtedy, kiedy trwała ta uroczystość pożegnania Wojciecha Karolaka, to te piosenki, te nagrania nam towarzyszyły wtedy, w takiej chwili, kiedy przygotowywaliśmy się do tego pożegnania. I on podszedł do mnie i mówi: tego już nigdy nikt tak nie zagra. I to nie chodzi tylko o to, że nie zagra, bo już nie ma Wojciecha Karolaka, ale że to jest jakiś niezwykły sposób zagrania tych utworów. Tak, chciałem nawiązać do tego, co pan powiedział poza anteną, że te piosenki, gdyby zostały odegrane w Stanach Zjednoczonych, to byłby to standard jazzu. Tutaj myślę, że nie mamy ani czasu, ani też wiedzy, żeby rozprawiać na ten temat, ale myślę, że tak od laika do laika możemy sobie powiedzieć wspólnie, że ta płyta po prostu jest piękna. To prawda. No i cieszę się, że można było ją Państwu przypomnieć, że to jeszcze w takim kontekście tego miejsca, w którym te nagrania długo czekały na to, żeby ujrzeć światło dzienne. One się pojawiały na antenie Trójki. Pewnie Jan Borkowski w swoich audycjach po te utwory sięgał, no ale leżały i czekały, aż Maria Wasowska doprowadziła do tego, że ta płyta się ukazała. Miejmy nadzieję, że ta audycja i ta rozmowa będzie przyczynkiem do tego, żeby ukazało się kolejne wydanie, reedycja, żeby można było tej płyty słuchać, zakupić, ponieważ
po prostu jest cudowna. Wojciech Karolak Trio grał utwory Wasowskiego i Przybory, a gościem półperfekcyjnej płyty był Artur Andrus. Bardzo dziękuję i do usłyszenia w poniedziałek, tak? Tak, o godzinie 13. Dziękuję.